zasadami konstytucyjnymi. Dlatego, że ja będąc razem z panem posłem Piotrowiczem przez półtora roku byliśmy członkami we dwoje tylko tej nadzwyczajnej komisji i w imieniu PiS-u składaliśmy poprawki. Wszystkie te poprawki były przez pana Kropiwnickiego i sędziów odrzucane. Znaczy oni pan mówi, że to jest nie po ich myśli, tego nie chcą. I to wszystko znalazło się, to co my prosiliśmy, nie znalazło się. Takie, które nawet dla przyzwoitości powinny się znaleźć. Natomiast znalazły się wszystkie te oczekiwania, które jest to pan sędzia Rzepliński, Biernat i Tuleja. No i teraz my składamy poprawki i właśnie te poprawki, które składamy, zasadzają się w większości na tych naszych odrzucanych przez Platformę w poprzedniej kadencji sprawach. I tutaj najważniejsze rzeczy są takie, że po prostu Trybunał Konstytucyjny nadużywał tych brak precyzji przepisów przeciwko suwerenowi, przeciwko Sejmowi. I ponieważ Konstytucja wyraźnie mówi, że Trybunał składa się z 15 osób, to Trybunał Konstytucyjny, pan Rzepliński, manipulował ich składami, bo przewidywał dla bardzo drastycznie skomplikowanych spraw, jak na przykład ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, w którą zaangażowany był sam Trybunał Konstytucyjny, przewidywał składy nawet nie nakazane ustawą 9-osobowe, tylko 5-osobowe. Więc ponieważ tutaj no, to jest oczywista obraza co najmniej standardów, ale jest oczywiście konstytucji, która no, mówi, że Trybunał składa się z 15 osób. I projekt nasz wprowadza, dookreśla, że Trybunał orzeka w pełnym składzie, to jest 15 osób. Natomiast jeśli ze względów różnych choroby coś się stało, Trybunał no, nie może być tego pełnego 15-osobowego, to minimum musi być 13 posłów. I decyzje nie mogą zapadać tak jak na przykład w 5-osobowym składzie z większością głosów, no to 3 głosami. Nie można 3 głosami obalić woli suwerena, tylko czy musi być w tym 15-osobowym i w każdym 2/3, czyli między 13 a 15, 2/3, czyli przy 15-osobowym co najmniej 10. Ten skład jest tak pomyślany, żeby również uniemożliwić panu prezesowi Rzepińskiemu manipulowanie składami, a jednocześnie manipulowanie wielkością głosów, którymi te wyroki będą przyjęte. Bo teraz z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy pan Rzepliński dokonuje, można powiedzieć, rokoszu razem z innymi sędziami Trybunału przeciwko woli suwerena, podważa decyzję suwerena, czyli uchwały o powołaniu sędziów i sam decyduje że, i twierdzi, że jednych uznaje, drugich nie uznaje. Co więcej, mimo że oni są już wpuścił łaskawie do Trybunału, to nie dopuszcza ich do orzekania. I ta ustawa, ta nowela zdecyduje o składach, pełnym składzie orzekania, minimum między 13 a pełnym 15, zmusi pana Rzepińskiego do pozwania i umożliwienia orzekania sędziom wybranym. To się oczywiście nie podoba opozycji, dlatego że oddamy w ten sposób w zgodzie z prawem, w zgodzie z konstytucją, omijamy blokadę, którą pan Rzepliński Trybunał stosuje wobec działań Sejmu. Więc tutaj rozumiem nawet, ale ja myślę, że to się i tak uspokoi, ponieważ no nie mogło wykazać nam, że my naruszamy składami konstytucję. Co więcej, bardzo tutaj są trafne i dobre posunięcia w projektu, dlatego że ten projekt uchyla niektóre przepisy, a mianowicie odrębną procedurę, którą Platforma w czerwcowej ustawie wstawiła do tej właśnie ustawy, mimo że procedurę powołania sędziów określa regulamin Sejmu, to Platforma razem z sędziami wstawiła odmienną nieco procedurę do ustawy w artykułach 19 i 20. I projekt Prawa i Sprawiedliwości nowelizacji zmienia, usuwa po prostu tę procedurę, dlatego że ona już jest uregulowana, jest jednoznaczna, tak jak była do tej pory w artykułach w odpowiednich 26 i 31 w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Tutaj wprowadza się również co do zasady wprowadza się również rozpoznawanie sprawy na posiedzeniu jawnym, ponieważ projekt prawosko-sędziowski co do zasady prowadził postępowanie tajne. Dalej mamy tutaj różnego rodzaju przepisy, które ograniczają możliwość prezesa
do manipulowania terminami i składami, dlatego że była zasada, że orzekają sędziowie i sprawy napływają zgodnie alfabetycznie, zgodnie z datą wpływu, ale Platforma sobie pisała, ale że w jakichś szczególnych okolicznościach to prezes może przydzielić inaczej. Otóż zniesiono te możliwości i nie ma tutaj prezes został w swoich swobodnych decyzjach ograniczony. Jest bardzo ważny również przepis, który mówi, że sprawy rozpoczęte przed wejściem w życie ustawy, prowadzone w innych składach, czyli nie w pełnym składzie, a w jakichś pięcioosobowych i tak dalej, podlegają rozpatrzeniu od początku, od nowa, przy czym podstawowy jest skład 15 osób albo 13 minimum, a jak się go nie zapewni, no po prostu trzeba będzie ogłosić zawiesić postępowanie i rozpocząć, aż jeden czy drugi wróci z delegacji, czy z egzaminów, czy z choroby. To nie może być na siłę, bo tu cały czas trzeba pamiętać, że uchylamy wolę suwerena. Przy czym w ogóle zniesiono skład 5-osobowy jako niemożliwy do procedowania. Jest tylko 15, no minimum 13 jako pełny i 7-osobowy skład. Więc mamy tutaj, ja zresztą zaproponowałam i to zgłosiłam dzisiaj tam we władzach klubu, dodatkowe poprawki, moim zdaniem konieczne, mianowicie, ponieważ obecny tekst ustawy o Trybunale przewiduje, to zdaje się powtórzono nawet za poprzednią ustawą 97 roku uchyloną, że w ramach postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu prowadzonemu właśnie w obrębie Trybunału za jakieś niegodne zachowania, Trybunał może usunąć z urzędu, może pozbawić mandatu takiego sędziego. I ponieważ tutaj odgrażali się ci sędziowie, zwłaszcza w stanie spoczynku, że oni porachują, że oni właśnie w trybie dyscyplinarnym, pomimo że Sejm wybrał tych sędziów, to oni ich pousuwają za to, że naruszyli tak zwaną godność sędziego przed powołaniem ich na stanowiska. Więc my ten przepis usuwamy, znaczy to jest moja propozycja, mam nadzieję, że to w klubie będzie przyjęte, żeby po prostu zgodnie z zasadą, że ten odwołuje, kto powołuje. Czyli Trybunał Konstytucyjny mógłby co najwyżej wniosek do Sejmu przedstawić o wygaszenie takiego mandatu. Więc mamy tutaj tych propozycji trochę co więcej. Zaproponowałam również, mam nadzieję, że to będzie przyjęte, wykreślenie rozdziału 10, tego bardzo kontrowersyjnego, który zezwalał marszałkowi Sejmu wskazanie dowolnie, mimo że Konstytucja nie przewiduje takich okoliczności, żadnych nie przewiduje, skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o tymczasowe zawieszenie prezydenta na urzędzie. Konstytucja przewiduje taką możliwość, ale nie wskazuje, z jakich powodów mogłoby się stać. I dopóki Konstytucja tego nie sprecyzuje, a to jest niezwykle istotna rzecz, nie to uregulowana w Konstytucji, dlatego że da w efekcie zawieszenie, po prostu usunięcie zasoby prezydenta. I to nie może być zostawione, czyli określenie powodów zostawione do uznania marszałka Sejmu. I wyobraźmy sobie, że kończy się szybciej, czy nawet o czasie kadencja tego Sejmu i przychodzi marszałek z innej opcji i co zrobi? No pierwsza rzecz, zawiesza nam prezydenta Andrzeja Dudę, bo tak mówią, że on właśnie pod Trybunał stał, historyzują. Więc to byłyby takie ważniejsze propozycje, które są całkowicie, mieszczą się w ramach Konstytucji, które polegają na doprecyzowaniu działania. Tu nie ma żadnego wkroczenia w niezawisłość sędziowską, tylko doprecyzowanie w ramach organizacyjnych, w ramach Trybunału prezes może, a co musi zrobić. Nie może manipulować terminami, nie może dowolnie manipulować składami. Określamy zgodnie z Konstytucją skład 15-osobowy. Opozycja już tutaj krzyczała i mówiła, że nie można dawać takich, bo to Sejm, bo Trybunał nie dość, że tak powoli wydaje wyroki, to jeszcze będzie wolniej. Nie będzie wolniej. Chcę powiedzieć, że w Niemczech sędziowie Trybunału Federalnego żadnych innych, nawet na uniwersytecie nie mogą wykładać, tylko muszą zajmować się orzekaniem, a u nas łączą to i oczywiście jak mają, dostosowują te swoje wokandy, a to do wykładów, a to do wyjazdów zagranicznych, a to gdzieś tam jeszcze... Przykro nam, że profesor Pawłowicz powołuje się na Niemców. Że w ogóle sędziowie nie powinni przy tak skromnych zarobkach łączyć tego nawet z pracą uniwersytecką. Natomiast u nas łączą i... Sędziowie skromne zarobki? O czym ta pani mówi?